strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj rano obudził mnie kurier i przyniósł mi taką ogromną paczkę. Prezent, okazało się, że to jest paczka od Supercella. I dzisiaj sobie ją razem otworzymy, zobaczymy, co mi ciekawego przysłali. Więc otwieramy i zaczynamy. Pierwszą rzeczą, która znajdowała się w paczce, jest to jakaś bluza. Okej. BT21 Brawl Stars. Oficjalna koszulka. Z tyłu jest skin BB z kolaboracji Brown Friends, o ile się nie mylę. Ciekawe, czy dobry rozmiar, sprawdźmy. I voilà, moi drodzy, idealna. Fajna, co? Ej, nawet spoko. Nawet spoko, pomimo tego, że to jest kolor jakiś ciemno-niebieski chyba, nie? No, granat taki. Bardziej granacik, no. To i tak mi się podoba. Dziękuję ślicznie, sprawdźmy kolejną rzecz. Kolejną rzeczą jest Rough Chimmy K-Ring, czyli bryloczek. Spójrzcie na to. Jest to kolaboracja Line Friends. Bardzo fajny brylok. To jest Raps. To jest normalnie Rapsik, jest do niego pistolecik. I to można sobie tak fajnie przyczepić do kluczy. Fajna sprawa. Kolejną rzeczą jest Edgar. Figurka jakaś Edgara. W środku mamy, proszę bardzo. O, takiego Edgarka. O kurczę, jaki... O, słodziak. Edgar serce. I do tego taka beczka na magnes. Patrzcie na to. To są figurki na magnes i to są tory z Gemgraba. Mega fajna figurka. I prawdopodobnie kolejne figurki będą się łączyły z tą figurką. Ej, ale czad. Mam też kolejny bryloczek. Teraz BB, też w kolaboracji Lion Friends. Mega dziwny jest ten skinek. BB jako owieczka, ale mi się podoba. Na pewno będzie wisiało przy kluczach. Do tego zestawu kolejna figurka. Jackie. Otwieramy. I uwaga, bum! Tak jak myślałem, tory się składają, pyk, i stawiamy tutaj Jackie oraz skrzyneczkę. Mega fajne, nie no, podoba mi się. Nie sądziłem, że coś takiego fajnego wymyślą. Kolejną rzeczą jest długopis. BB Gel Pen. Fajne. Nie wiem, czy w ogóle będę to otwierał i używał, ale ciekawy pomysł na długopisik. Kolejną rzeczą jest kubek BB. Co jest? Dużo tej BB, co nie? Mega. Prawie same... Cała paczka pod BB. Same prawie BB. O proszę! Brawl Stars aluminiowy. Spójrzcie ze środku. 2001 Brawl Stars. Piękna sprawa, będzie kawka pita. Wow, co to jest? Sticker packs. Mamy jakieś wlepki przezroczyste, zobaczmy. A więc tak, lecimy. Brawl Stars, Jackie, oczywiście BB, Edgar serce. Mamy też Tika, śpiący Sandy, standardowo Rafsik i oczywiście Bull. Fajne wlepeczki, fajnie, że są przezroczyste. Z pewnością którąś nakleję na auto, bo zawsze naklejam coś na tylną klapę. O proszę, mamy też keychain Edgara, serduszko z takim fajnym gemem. Mega fajne. Mam aż 3 bryloki, ale trzad. I ostatnią rzeczą, moi drodzy, jest znowu figurka BB. Pyk. Wysypujemy i mamy to. Kolejna układanka do naszych torów. Ten gem jest ruchomy? Tak, ten gem jest ruchomy. Zarąbiste. Te tory musimy wpiąć tutaj. Hopla. I możemy naszą owieczkę postawić. Ale zestawik fajny. Mega fajne. Trzeba znaleźć jakieś miejsce na półce. I oczywiście te kozackie figurki tam umieścić. Mega fajna paczka. Dziękuję Supercell. Jeżeli też wam się taka paczuszka podobała, zostawcie łapkę w górę. A teraz chodźmy na moje konto. Zobaczmy, co tam się dzieje. Jesteśmy już na moim koncie. Nagroda. Koniec tygodnia. Okej. Okay, odbieramy sobie... Wow, troszeczkę tych żetoników padło i oczywiście wszystkich aktywnych i chętnych graczy, którzy grają Brawl Stars i chcieliby zasilić szeregi mojego teamu. Defarel Team oczywiście zapraszam, rekrutujemy od 32 tysięcy puszek. Aktualnie klan ma 27 na 30 osób. Sprawdźmy, co jest w sklepie i uwaga, mamy zadymiarską dżunglę do kupienia. Ja już zestaw Colta mam. Kupiłem sobie już Lamparcio Max, mogę sobie kupić jeszcze tylko Panterkę, ale na razie mi ona jest niepotrzebna. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Jak widzicie, już za błyskotki możemy kupować różne skiny. Mnie na przykład stać na DJ Ems, łowca duchów Gale'a oraz babeczkowego Darela. A wy, moi kochani, nie zapomnijcie, zanim kupicie jakieś gemy, skorzystajcie z mojego kodu Farel. Będę mega wdzięczny, serduszko dla każdego, kto mnie wspiera. Moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj dzisiaj mamy. Jakie są trybiki? Jest coś ciekawego? Tetris. Okej, mamy też nokaucik. Ligę mocy. W ogóle ligi mocy nie grałem jeszcze w tym sezonie, a tutaj trzeba będzie pograć, bo naprawdę jest sporo żetonów do zdobycia, a ostatni skin to oczywiście duch
Jaguara Mech. Tego skinka muszę mieć koniecznie. Karnet bojowy już mam kupiony, ale jeszcze nie mam odblokowanej nowej zadymiary. Na chwilę obecną nie będę kupował 30 stopni. Dlaczego? Ponieważ jadę do Egiptu i postanowiłem, że będę sobie leżał na leżaczku pod jakąś strzechą i sobie będę pykał w Brawl Stars. Mam nadzieję, że tam będzie internet. Więc wybierzemy sobie MC Mandy i zagramy sobie tryb, w którym nie można się leczyć. Lecimy starcie solo, są modyfikatory i kogo my tutaj mamy? Okej, jest Grey, trzeba na niego uważać. Jest też Tarka, wiertarka. Dobra, na samym początku pełen fokus na... Na jakieś cube, myślę. Co on robi? Co ten chłop robi? Sam, raz. Zostaw moje cube, Sam! Leżysz, gościu! Żyjesz jeszcze i teraz leżysz! Dobrze! Dwa ulty wjechały na ostro. I tam jeszcze chłopa wyjaśnił, dobra. Moi drodzy, raz, dwa, trzy. Mamy to. Cztery power cubesy, teraz wystarczy przykampić troszeczkę. Na przykład na takiego chłopa, który dostaje plombę. I mamy tutaj trzy hot dogi. Dobra, 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 dobra. Kroimy. Okej. Ja bym się fokusował na tym gościu, co ma 7 cubów. Będzie skakał na mnie? Chyba tak, okej. No chodź, wariaciku. Dobra. Moi drodzy, trzeba to zrobić po męsku. Bierzemy tego hot doga i staramy się go wyjaśnić. Nie dostał ani razu jeszcze. Niesamowite. Teraz. 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 No dobrze, no najgorzej. Potrzebuję ulta. Muszę raz go trafić, żeby mieć ulta. Okej. Okay. Wszystko ładnie jest zblokowane. Ani razu nie trafił mnie. Dobra. Jest przypał. Ma mnie, ma mnie. Po prostu mnie ma. Podasz! Nie trafiłem ultem, niesamowite! Że nie trafiłem ultem! Najgorzej, ale i tak uważam, że drugie miejsce spoko. Zagrajmy sobie jeszcze raz ten tryb, tym razem Janet. Tutaj będzie troszeczkę inna taktyka, jest Frank nawet. O kurczę, no dobra. Fokusujemy się od razu w środek, wiecie? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Mamy to, co potrzebujemy, czyli dużo cubów na środku, tak jest. Barley, 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 ogarnij się, gościu. Dobra, idę po teraz po tego hot doga. Co tu tik robi? Głośnik! Lejemy go, tego tika. Tym głośnikiem, tak jest, dobijamy go, dobijamy, dobijamy głośniczkiem. Chodź tu, mordziaty! No patrzcie, on mi ucieka, muszę dobić go głośnikiem, czy co? Okej, okay, mamy to. 7 power cubesów. Ej, uciekaj mi z tym Karlem. Jesteś dobry, ale nie aż tak, wariacie. 8-bitowiec? Dobra, 8-bitowca zostawię. Okej, okay, tu jest też Frank. Dobra. Frank mnie denerwuje. Leżysz. Leczymy się teraz. 8 power cubesów. Barley też już jest denerwujący i to bardzo. Nie dostał. Dobra. Ja bym tego chyba Karla pierdobił. No to jazda z nim! Leżysz! Woohoo! Barley, jaki ostrzał! Mamy to, moi drodzy. Bardzo fajna mapka, każdemu polecam. Totalnie inna jest gierka, kiedy nie możemy się leczyć stojąc w krzakach. Jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farel, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!